Hej, siemanko wszystkim, z tej strony Polski Pingwin, witam was w kolejnym odcinku Yogboxa. Tym razem na moim nowym kompie zauważyłem właśnie, że mam mały problem na Yogboxie ze skryptem, ponieważ tnie się, kiedy są prace, w ogóle nie powinno się tnieć w ogóle na tym, na moim komputerze nowym. A w sumie jest ok, widzicie, bardzo ładnie was, bardzo płynnie wszystko leci, jak lecimy tutaj. Wszystko jest ok. Ale są małe problemy, ale tak w ogóle to jest Minecraft, nie? No to nie można zrobić. Większość różnicy będzie w innych grach, które będziemy grać i zobaczycie. Okej, okay, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Co się stało? Czemu mamy takie coś tutaj? Co się w ogóle tutaj stało? I czy ja nawet sam nie wiem, ale wiem takie coś, że rozwalałem tutaj z przodu. Czemu? Ponieważ chciałem przygotować tutaj miejsce, gdzie wyrównamy ładnie teren. Widzicie, już tutaj zacząłem wyrównać ładnie teren i naokoło robić. I w tym odcinku właśnie będziemy powoli budować różne części ekscytujące, które będą nam przydatne do naszego domu po prostu. Właśnie drugi raz jeszcze znów widz mi wysłał. Jeden z moich widzów wysłał mi pomysł, co dzisiaj zbudować. To nie pamiętajcie, że te odcinki mogą zależeć w 100% od was. Jeżeli chcecie coś zbudować i wysłać mi, ja je zobaczę jakimś cudem, że tam dam radę zobaczyć, mam nadzieję, wszystkie budowle, co wysłacie mi, to mogę nawet i zbudować na moim komputerze. Teraz właśnie w sumie możecie spodziewać się więcej odcinków. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. W sumie komputer wygląda na to, że leci ok w tej chwili. Ale co do, wiesz, co do bycia 100%, to są parę dziwnych rzeczy, na przykład z Minecraftem i tak dalej, które po prostu spodziewałem się, że nie powinny być, na przykład z shaderami, z różnymi ciekawostkami. Tak jeszcze przeproszę, że nie było żadnych filmów ostatnich parę dni. Czemu? Ponieważ bardzo, bardzo źle się czułem i nie chcę wchodzić w szczegóły. Czemu i co jest w sumie, tak można powiedzieć, że przez chorobę, tak jakby, że czułem się źle, ale nieważne, już próbuję, wiesz, ogarnąć to i zapomnieć o tym, żebyśmy mogli sobie nagrać fajnie Yogboxa dzisiaj. Właśnie zauważyłem, że potrzebuję skrzynkę. Skrzynka by była bardzo przydatna do tego, co teraz robimy, a skrzynki nie ma, musimy stworzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. I mamy... nie ma miejsca, no. Okej. W takim razie zrobimy tak. Szybko wrzucimy ten dirt tam, gdzie ma iść. Czyli tutaj. Nice, ten dirt idzie tu. Po prostu dużo dirtu, widzicie, że nazbierałem podczas... Wow! Kupia mysz. Dużo dirtu nazbierałem podczas budowli. I właśnie mam ten dirt, który musiałem po prostu szybko wrzucić tam. Czyli mamy tu... nasze itemy co do tworzenia. Czekaj, będziemy potrzebować jedno takie i jedno takie, takie i takie. Jest. Rzucimy szybko tu. Zobaczymy, ile TNT się sprodukowało. Nam 27, nice. Ale widzę, w czym jest problem teraz. Kurczaki, nie ma nic tam. Pusty ten. Nie ma żadnego tego. Muszę wrzucić kolejne 64 bloków, które tutaj mam. Ej, kolejne 64 bloków. Wbijemy tutaj szybko. Łop, łop, łop. Skoczę tu. Gdzie je mam wrzucić? O, tu. Tak, zapomniałem. Zostawiłem węgiel, żeby się spalił do końca, ponieważ mnie denerwował. Jakaś maszyna się zepsuła, musiałem podmienić to. Ale okej, teraz się pali. Można wrzucić wszystkie bloki. Żelaza, łopa, nice. I tu powinno się stworzyć nam, przefiltruje cały zły taint i przefiltruje wszystkie te do butelek, to powinno się... jest, wow, ale szybko zrobione. Portable black hole, jest. I TNT się powoli będzie produkować też, a ja tu wrzucę szybko moje itemy do nam... Oh my god, jak popsute są nasze... Nasza zbroja jest popsuta, wow.
Nie wiem skąd to w ogóle się tak zdarzyło, że tak strasznie popsute jest. Ale wezmę, okej, wezmę skrzynkę, to jest ważne. I potrzebujemy jeden stone slab i jeden pusty depleted crystal. Co depleted crystal robi? A pozwala, żebyśmy stworzyli coś takiego. Stabilized. O, contained emptiness, sorry. Wtedy kładziemy skrzynkę. I ta już widzieliście na pewno 1000 razy, ponieważ skrzynki mi zawsze padną. Teraz jest szybsza i większa. I mięsko muszę jej wsadzić, żeby nie zginęła. Ponieważ... A, dam jej 12 kawałek mięsa. Czemu 12? Ale tak o, żeby miała 12 kawałków. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali się ze mną tak w ogóle. Hej, właśnie to się stało ostatnio. O co tu chodzi? A, może jest pełne i filtruje się i dlatego jest niewłączone. Zastanawiam się, czy to jest właśnie to. Tak miałem ostatnio, o, buciki też muszę rzucić, 2 TNT już nowe. Że nie działało, że coś tu się nie filtrowało do samego końca, właśnie zauważyłem. Bardzo dziwne. Raczej nie spaliło, nie, że nie filtrowało. Ale dzięki wszystkim za wsparcie do tej pory, za wszystko. Ci, co oglądali mojego live'a, powiem, że będzie wiele mniej live'ów, ponieważ teraz ludzie są, którzy wysyłają DDoS ataki na live'y i psuje to live'a i psuje po prostu wszystkich czas i to jest bardzo nielegalne i... Bardzo szybko pójdziesz do więzienia za to i jest naprawdę nie trudno, żeby, wiesz, żeby ogarnąć kto i co robił, wiesz. To ale i tak ludzie atakują ciągle mojego, różne youtubery live'y, dlatego postanowiłem, żeby dzisiaj nagrać na spokojnie odcinek. Dłuższy odcinek, taki, wiesz, normalny chyba, nie wiem ile lecimy do tej pory, też troszeczkę. Ale normalny odcinek, no. Ale żeby był fajny, żeby był spoko i dlatego nie robimy live'a dzisiaj, ale będzie też dzisiaj budowla tygodnia i na shaderach w końcu, tak jak zawsze planowałem. Już się przetrawiły 64 kawałki żelaza? Jakoś nie wierzę, że tak mało z tego wyleciało. What? Ale to intu. O, tak, pamiętam teraz. Ojejku. Czyli faktycznie tak mało, a tu to co mam? Cobblestone. My już wiemy co tutaj możemy wrzucić, skoro jest Cobblestone. Śnieżki zostawię, to można też, bo nie interesuje mnie. Wiaderko musimy napełnić, czemu? Ponieważ dzięki moim kochanym widzom też zauważyłem, że to jest bardzo dobry sposób na zbieranie śniegu. Czyli będziemy w taki sposób zbierać śnieg. Tu mamy skrzynkę, możemy rzucić to i już jest mega super. Szybko podniosę te itemy tu, żeby było tak. Okej, pięknie. Możemy iść zbierać śnieg i zacząć powoli. Czekaj, wróciliśmy do domu z jakiegoś powodu konkretnego, ale nie pamiętam co. Coś tam było, że musieliśmy zrobić? A, żeby dirt wrzucić, bo nie mieliśmy miejsca w ogóle na nic. Okej. I teraz mamy tutaj też itemy właśnie i chciałbym te wrzucić, to oprócz tego i tego, ponieważ to jest do farmowania, to i to wrzucić wszystko, w sumie wszystko do skrzynki. O jest, halo, skrzynka moja piękna. Wrzucę to do ciebie, jeżeli nie przeszkadza. Kurczę, jakbyście widzieli problemy, które miałem, kurczę, masakra, no. Problemy, które mieliśmy z live'em ostatnio. A czekaj, właśnie, zobaczycie? Oh no! A, tak, no, tak. O, czekaj, powiedz, że jest gravel jakiś. O, tylko 8 kawałków. O, szkoda. Właśnie, zobaczycie, czekaj, tutaj chciałem zrobić tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tylko. O, jest, nie, 8, co ja robię? A, tak, ale nierówno będzie. O, tak, jak myślałem. Ale będzie tutaj uliczka i tam pójdzie, i tu pójdzie, i tam naokoło pójdzie też. Właśnie musimy wykopać jeszcze... O, już teraz płynnie wszystko leci. No, ile FPS-ów lecimy? 30 stałe. A, czy ja myślę, po prostu czasami jest problem z czytaniem kodu w moim Yogboxie. Coś się popsuło, nie wiem w jaki sposób, jako dokładna część się popsuła, ale wiem, że coś po prostu jest nie tak. Coś po prostu jest nie tak. Czekaj, tu mamy uliczkę, jest bardzo ścięta ze ścianą. Tutaj będziemy też mieć ciasno, raczej nie ścięta, tylko ciasno ze ścianą. Okej, super. W ogóle mam dobry humor dzisiaj. Czekaj, skrzynka.
Mam dobry humor, ale jestem trochę smutny z różnych... Nie! Dałem ci mięso, żebyś trzymał to mięso. U będzie 13, 1, 12, wszystko inne bierzemy tu, skrzynka masz. Trzymaj, łap. Łap dirta. Ci, którzy mnie oglądają, będą wiedzieć, znaczę referencję do tego. A jak nie, to zamiast łap suba na ludzi filmika, moi widzowie, którzy subują innych ludzi, piszą łap dirta. I to jest nasz, wiesz, taki ten, że ja potem zobaczę i powiem, a ja wiem, że mój jeden jakiś kochany widz tutaj wbił i dał suba komuś innemu. Nie tak właśnie, wiesz, albo po prostu takie, i że osoba inna myśli, co to jest łap dirta, co to jest, a my wiemy, co to jest łap dirta, my wiemy wszystko. I dlatego jest super. Okej, okay. Cobblestone, to cobblestone farmy. Piasek, czyli będzie sandstone raczej, z tego co widzę, no, czyli na dole idzie. Flint, idzie do Flint Factory. Flint Factory. Szkło, do szkła, ale weźmiemy szkło, czemu? Ponieważ może być przydatne do budowli, bo będziemy budować i oczywiście, kurczę, będziemy potrzebować różne itemy do budowli. Tak, tak, okej. Czyli będą potrzebne nam parę itemów. Możemy zostawić na przykład to i to. A resztę można wywalić. O, na w trzeciej skrzynce właśnie trzymam ciemne logi. A, widzę jeszcze jakiś ten tutaj. A piasek zwykły, można go wrzucić. Dziękuję bardzo. I zwykłe deski do zwykłych desek. I leather i seed to do leather i seed szybko wrzucimy. Czyli tutaj wszystko kupię takie łap, łap. I mamy jeden Tainted Crystal. Właśnie, była jedna rzecz, która chciałem zaadresować, zanim, wiesz, pójdziemy i zaczniemy budować. To jest taka. Musimy szybko nazbierać parę kryształów, ale tylko fioletowych. Czemu? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Okej, okay. Mamy parę kryształów. Tutaj nie mamy fioletowych, nie? Ile ich mamy? 8, 3, 6. 8 będzie ok. Właśnie, żeby tutaj się produkowało ciągle, to ja chcę wsadzać po 3. Tutaj też raz, dwa, 3 będzie, a tu w ostatnim będzie tylko 2 niestety. No i właśnie widzimy Tainted Crystals wychodzą z tego. Nie wiem co dodać, jaki dodatek do tej maszyny, żeby Tainted Crystals zmieniało się z powrotem zwykłe. Właśnie zastanawiam, czy to nie jest... nie wiem, sam nie wiem do końca, powiem szczerze, ale nie wiem co z tymi Tainted Crystals zrobić. Jak macie jakieś pomysły, oczywiście czekam na wasze komentarze. Ogólnie jak macie jakieś pomysły co do filmów, co do live'ów, jak macie w ogóle jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzach. I jak akurat zobaczę twój komentarz, to od razu odpiszę. Jedyny czas, gdzie nie odpisuję, jest wtedy, kiedy nie widzę. To nie myślcie nigdy, że coś widzę i ignoruję, bo nigdy tak nie robię, nigdy tak nie robię. O, dopóki nie jest jakieś mega głupie pytanie, wiesz, że... Yo, i nie wiem, kurczę, nie wiem. No, nie wiem. Wow, ktoś mnie atakuje. No i właśnie w taki sposób zbieramy śnieżki tutaj. Zamiast wykopywać wszystko... Czekaj, będziemy musieli tak zrobić trochę, żeby... Bo inaczej nie rozwali ich. Ej, czemu nie rozwala tam? Mało rozwala, szczerze powiem, mało rozwala. Uważaj skrzynka, bo jakaś mysz kupia tutaj leci. Weźmiemy to. Dziwne, że nie rozwala całego śniegu. Wrzucimy tutaj na górkę właśnie. Może tu będzie więcej. Ej, teraz mamy, widzimy. Działa właśnie w taki sposób, jak chcieliśmy. Tutaj rozwaliło wszystkie śniegowe kawałki. I mamy w sumie nawet nie aż tak dużo śniegu w ekwipunku. I to nie jest... Dobre, czemu powiem, że jest niedobre? Kurczę. Czekaj, mam... O, mam pomysł. Mam pomysł, zobacz, zrobimy tak. I wtedy tu. I wtedy tu. Wtedy tu. Wtedy tu. Wtedy tu. Wtedy tu. Bo to się... Poczekamy, aż się rozleje, żeby ta strema leciała. Z wody. Kiedy już leci, to możemy zawiesić proces lejącej się wody. I tak poleci, i tak rozwali. Czyli powinniśmy mieć parę teraz. Wow, widzimy, działało. Teraz możemy lecieć i zbierać nasze kawałki. Wow, nasze kawałki tutaj. Oj, tak w ogóle, co myślicie o
Full HD. Postanowiłem nagrać jeden odcinek w Full HD. Nie wiem, ile będzie się procesował, ile będzie się renderował, ale nagrałem w Full HD dla was, żebyście... co tu jest? O, nic takiego. Żebyście obczaili, żebyście mieli w końcu mega Full HD, gdzieś ten ATP. Nie wiem, czy będzie działać, mówię tak teraz, ale nie wiem, tak szczerze, nie wiem, czy w ogóle będzie działać to, co planuję robić, żeby było w HD. Nie wiem, czy ustawienia zrobię dobre, bo w ogóle nie znam się na HD settingach, ale z tego, co myślę, to nie powinny różnić się wielko od tego, co teraz mam, tylko zmienić jedną liczbę. Okej, teraz musimy z... Wow, mamy sporo. W sumie okaże się zaraz, czy mamy naprawdę sporo. 48 nawet nie jest aż tak mega. Nie jest, naprawdę nie jest aż tak mega. No i już widzicie, tam wcześniej oznaczyłem teren, gdzie będziemy budować. I ja myślę, że to będzie piękna budowla i naprawdę fajny przydatek. To jest przysłane przez mojego widzowia. Zapomniałem, sorry, bo jestem nowy, na nowym komputerze. Straciłem świat i nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywasz, ale naprawdę serdecznie ci dziękuję. Wiesz, kim jesteś. I następnym razem, jak zapamiętam cię lub się odezwiesz do mnie, to oczywiście dam ci za to kredyt, ale tym razem, przepraszam, zapomniałem. Próbuję myśleć, próbuję sobie przypomnieć, ale kurczę, nie mogę w tej chwili, nie mogę, wiesz, dużo stresu z tym nowym komputerem. Nie wiem, czy wiedzieliście, że mój 30 GB nie pasował do komputera, co musiałem rozwalić, rozciągnąć cały RAM na części. Na szczęście nie rozwaliłem, nie zepsułem, wszystko było ok. Ile śnieżek teraz tutaj leci, pięknie. Nice. Jak macie jakieś pomysły w ogóle, bo ja tu chcę zrobić tak, wiesz, zajebiste miejsce, gdzie po prostu wszystko mamy w jednym miejscu i możemy farmować, możemy expić wszystko, bo to Battle Tower w sumie mamy blisko, to jest ok, na XP. Ale reszcie, jak macie jakieś pomysły, co myślicie, by przydało się do mojego miasteczka, który rozbudowuję tutaj, to za chęcią je wysłucham. A to w ogóle to może iść po mnie... A, może i nawet rozbudujemy to z powrotem. Ale w sumie nie jest we stylu naszego miasta, który jest w sumie tylko śnieg. Okej. Ale jak macie jakieś pomysły, to z chęcią wysłucham. I jak chcecie ocenić, jaka jest różnica w HD, z tym HD i z poprzednim. Jak chcecie ocenić, to napiszcie, co myślicie o tym. Ocenicie po prostu, ocenicie, powiedzcie, czy wolicie tak, czy lepiej, po prostu nie ma za bardzo różnicy. Bo na pewno będzie różnicy w procesingu moim, że renderuje się o wiele dłużej film. Ale jeżeli to jest dla was ok i wolicie, o wiele wolicie, tak mega wolicie, że aż postanowię, że to jest warto, wiesz, spędzić trochę czasu, żeby zrobić w taki sposób, to będę robił, tak, będę robił. Tam filmy, które się dadzą, nie? Bo nie każdy film się da i czasami jest lepiej po prostu zrobić normalnie. Widzę, że brakuje nam tutaj parę dirtów, co skoczymy tutaj do skrzyni. Okej, wystarczy nam teraz chyba... Bo nie... Oh no! Chciałem w takim podobnym stylu do tego. A, powinno być ok. Czyli po prostu zrobimy zamiast... Okej, zrobimy tak. Zastanawiam się, jak to w ogóle zbudować. Nie pomyślałem o tym przed tym. Kurczę. Chciałbym w podobnym stylu do tego. Czyli jednak będzie trochę inne tego, co planowałem. Mamy raz, dwa, trzy i wtedy w sumie to idzie do góry. Możemy zrobić o trzy do góry. Opa. Ej, nie cztery. Kurczę, dlatego nie lubię tych lagów. Okej, może być. Czyli mamy to. I to. Jak to leci w ogóle? Jak to w ogóle, jak to ja planuję? Leci to tu. Tak? Tak. Leci to na dole. Ej! Skrzynka mnie popchnęła, ty niegrzeczna. Okej. Żebym to źle nie zrobił, nie? Okej. Już źle zrobiłem chyba. Okej, 10 minut później i zbudowałem trochę tutaj. Co się stało? Zapomniałem, że nagrywałem na mój SSD, czyli Solid State Drive, który ma tylko 128 gigów, ale jest bardzo szybki, ale właśnie to był tylko na system, a niestety nagrywałem wszystko też
wszystko tam nagrywałem i zapisałeś ileś tam gigów od razu, 128 gigów już się zapełniło z plików z tego, z gry. Ale już ten, już nagrałem i już... Szkoda, bo nagrałem wszystko jak robiłem, ale spoko jest, tak jak miały, takie małe przyspieszenie powiedzmy. I to dobrze, bo znaczy, że możemy trochę więcej pobudować, a ja tutaj tam skończyłem odcinek na tym. Ale możemy lecieć dalej, można nawet więcej zrobić. Bardzo się w sumie cieszę z tego powodu. Chciałbym jeszcze pozdrowić Klaudi, kuzynka Grześka, który specjalnie ma pozdrowienia, ponieważ wiem, że ogląda każdy mój odcinek Jokboxa i zawsze zna, kiedy jest, zawsze je ogląda. Masz super pozdrowienia, bo wiem, że jest jeden z moich najsuperniejszych widzów, który mnie ogląda na jeden. Jeden z wielu na pewno. Wiem, że dużo was jest mega super widzów. Okej, nie wiem, o czym mówiłem w części, której przegapiłem, bo było parę rzeczy, z których skierowałem do was i teraz nie pamiętam, jakie dokładnie rzeczy mówiłem, które były do was, czyli właśnie mam ten mały problem, że teraz nie wiem, co tam mówiłem, co się nie nagrało. Ale coś wymyślimy, nieważne i tak, chyba mówiłem tylko o budowli, nic ważnego, bo miałem parę ważnych rzeczy, co chciałem powiedzieć. No i w sumie dobrze, bo obiecałem Klaudi, że pozdrowię Grześka, ponieważ pytał się i bardzo się cieszy, bardzo się cieszy, ponieważ jestem jego rodziną, tak jakby można powiedzieć teraz, i bardzo się cieszę, że jestem część jego rodziny. I jestem bardzo, bardzo się cieszę z tego i też się cieszę, że jest część mojej rodziny. No, to mamy. Mamy kawałki tutaj jeszcze śniegu, nazbieramy je. Nie powinniśmy potrzebować nawet aż tyle więcej. Czemu? Może i nawet skończymy budowlę. Nie sprawdziłem ile. Nie wiem ile ten odcinek będzie leciał teraz. Kurczę. Mam nadzieję, że nie. Nie możemy go zrobić za długiego, bo na przykład. Nie wiem, jak będę robić w HD, mega HD. O, no nie wiem, czy czailiście, ale mówiłem, że będę robić w HD. Żebyście ocenili, jak wygląda w HD. Czy wolicie i czy naprawdę chcecie, żeby marnował czas, czy wolicie, czy może być po prostu w zwykłym HD. Czy chcecie w Full HD, zależy od was. W sumie dłużej by dla was się ładowało w Full HD, to wiesz co, może i zostawię ten Full HD. A zrobić jeden odcinek mogę, spróbować po prostu taki test, zobaczyć jak wyjdzie. No tutaj chciałem rozlać wodę. Weźmiemy jeszcze te ostatnie kawałki śniegu tutaj i pójdziemy, myślę, że będziemy mieć wiele więcej niż nawet potrzebujemy do budowli tutaj. I postanowiłem zrobić jaką podłogę w środku? Podłogę mam nadzieję, że wystarczy. Jeżeli damy radę, opa, jesteśmy. Żeby było trochę kolorowo. Jest! Clay bricks! Z clay bricków. I z tego co widzę, to powinno to o wiele więcej niż wystarczyć do naszej budowli tutaj. O, i tak! I budowałem i powiedziałem właśnie, to jest ważne. Mówiłem, że jest za małe. Tutaj teren jest za mały. I że... Czekaj, muszę to wykopać, bo to też nie jest równo. I że będziemy musieli zrobić drugie piętro, bo właśnie konie tutaj idą, ma tu być takie, tak w środku ma być, że tu będą świnki, krowy, kurczaki i na dole muszę zrobić stajnię nową, bo tamta stajnia w ogóle jest trochę... Nie jest jakaś mega wow, nie jest jakaś super, tak na szybko było zrobiona. I zrobimy taką porządną stajnię na górze, myślę, będzie fajnie tak wyglądać. Będę musiał wykombinować, jak to zrobić. I jak macie, oczywiście jak macie jakieś pomysły, to zawsze piszcie i wysyłajcie mi nawet. Bo większość rzeczy, które buduję w odcinkach, to zostają przesłane mi przez moich widzów. I też mój widz pomógł mi... z tym, jak się sadzi dynie i tak dalej, porządnie, bo w sumie nie ogarniałem, powiem szczerze, nie ogarniałem, wiem, że może myślicie, o to, co polski pingwin nie wierzy, jak sadzić dyni w Minecrafcie, żeby urosła ładnie i żeby wszystko było fajnie. No, faktycznie, nie wiedziałem, wiecie, że nie skupiam się ogólnie na rozmnożeniem dyń w moim świecie. To nie jest na numer jeden na mojej liście akurat, ale jest okej.
nie jest też takie ważne. Teraz powinno się wszystko nagrywać porządnie. Jeszcze szybko sprawdzę, że nic się nie zawiesiło. Na szczęście już się martwiłem. I wszystko jest dobrze. Teraz Stone Bricks. A, jest, co możemy zrobić? Możemy zawsze wsadzić do duplikatoru, jeżeli nie wystarczy. Z tego co widzę, czekaj. Kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, raz, dwa, trzy. Na pewno nie wystarczy. Na gwarantuję, że nie wystarczy. Na 100% mogę już powiedzieć, że na stówę nie wystarczy. Ale powoli ładniej wszystko tu wygląda i oczywiście czekam na wasze pomysły co do budowli. Pamiętajcie, muszą być zrobione ze śniegu, żeby pasowały do stylu mojego mini miasta tutaj. Ale okej, właśnie to musimy zrobić. TNT, sorry, ale już nie jesteś mi potrzebny co do klonowania. Teraz jest mi brick. Nie mów, że... A, wystraszyłem się. Wow, jak szybko to przemieniło. Masakra. Ale szok. Kolejne 64 musimy wrzucać. Jo, zaraz nam się skończy kompletnie. O ja, rany. Okej. Kurczę, będzie trzeba poszukać trochę więcej daksów i tak dalej, bo już widzę, że mi tutaj się nieźle kończą. Wszystko mi się nieźle kończy. Weźmiemy szybko, zrobimy to i jeszcze dwa zostały, żeby było miejsce. Kurczę, 46 rzucimy w takim razie. Nie mogę uwierzyć, nawet żelazo mi się kończy. Wow. Czyli coś nie tak idzie w naszym świecie minecraftowym. Jakoś mało rzeczy nam zostało. 7 rzucimy, chyba nie jest aż mega jakaś liczba potrzebna. I żelazo. Mam nawet... Jest. Wow, bardzo szybko się tworzy. Bardzo szybko się tworzy. Zobaczcie to. Ale fajnie. Czyli możemy wrócić zaraz i na pewno będzie gotowe. Ale z tego co widzę, to już lecimy trochę czasu i... Kurczę. Kurczę. Byśmy musieli... dokończyć, raczej może damy radę szybko, tutaj ogarnąć tą podłogę, żeby ładnie wyglądała. W sumie nie musi być to, będzie do samego końca, będzie. Albo może zrobimy tylko tutaj. Au, no. Zastanawiam się teraz. Może nie zrobię w całym środku podłogę taką. A nie zrobię, bo ładnie wygląda. Bo właśnie będę rozmnażać te konie i nie konie, tylko różne zwierzętka. I właśnie zastanawiam się, czy nie lepiej dać im trawę w środku, nie? Ale pomyślałem, a do dupy z tym, lecimy normalnie. Nie będzie trawy. Będą mieć niekomfortowo i bardzo niefajnie. Tak jak w sumie w prawdziwym życiu większość zwierząt teraz mają. To próbujemy się trzymać bardzo, bardzo realistycznie w sumie. Wow, Ginger! Widzę, że nagle napadł jakieś renifery w moim mieście tutaj. Muszę być gameskeeperem i ich ogarnąć, żeby nie było ich za dużo. Okej, czyli bijemy, zobaczymy ile tych stone bricksów się zrobiło. Pójdziemy w dół. Raz, dwa, trzy. Gdzie jesteśmy, gdzie mam te stone bricksy? O tak, będą tutaj. Pięknie. Uj, słyszę, że kolejny się zrobił. 20 już. Nice. Czyli widzę już, że będziemy mieć sporo. A tutaj już żelazo kolejnie się skończyło robić. Masakra, tak szybko. Tak szybko. Co możemy zrobić? Wiem, co możemy zrobić. Możemy tak coś zrobić. Jedno, zanim wyjdziemy z gry. Wziąć, o, 32. I tak będziemy teraz, zobaczycie, teraz rozrobię. Będziemy wyciągać z tego, żeby ciągle był po prostu, żeby kontynuacja była. Będziemy mieć jedno takie. I wiem, że szybko je wyciągnie, ale przynajmniej będzie ich sporo, żeby ciągle się duplikowało, ciągle się kontynuowała budowla naszych bricków tutaj. W sumie aż tyle nie będziemy potrzebować ich, to ja tutaj teraz zostanę i poczekam, aż będę mieć tyle, co potrzebuję. Dobuduję koniec podłogi i zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej dokończyć nasz domek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście, jak macie jakieś pytanie czy coś, to wpiszcie w komentarzach i dam. Spróbuję jak najbardziej mogę, żeby odpisać, ale jak nie zobaczę, to wybaczcie, ale jak zobaczę, to odpiszę. Czyli dziękuję wszystkim za oglądanie. Mega serdecznie.
Kocham was wszystkich bardzo, dziękuję, że wsparcie. I jak chcecie zostawić łapkę nie w górę i ocenić film dzisiejszy, to bym bardzo był wdzięczny i bardzo bym się cieszył. Dzięki za oglądanie. Oczywiście subskrybować też możecie. Bli, 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 bli. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!